jeśli... Schowaj broń! Co się już więc... Schowaj broń! Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie skończy. Nie chciałbym. W tej historii schowaj broń. Mam już broń. Myślałem, że to się skończy. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o broń strażników. Sprzedajesz oręż? Też, ale tylko Gomezowi i jego ludziom. Przysyła mnie Torus. Kazał mi wybrać sobie jakąś broń. Czyżby? Widzisz, mam zrobić dla niego coś, czego nie może zrobić żaden z ludzi Gomeza. Tak? I pewnie stary Torus nie ma nic lepszego do roboty, niż przysyłać cię do mnie, co? Powiedział, że mam ci dać porządnego kopa w dupę, jeśli będziesz sprawiał kłopoty. Dobra, stary. Czego potrzebujesz? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Thank you.
myślisz, że... Czekaj. Od razu wierzę. Tylko zachowaj go dla siebie. To nie mój problem. Jestem tu nowy. Żołtodziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. A ty jak sobie radzisz? Rozmawiałem już z Dexterem, Złym i Rączką. To jedni z najbardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. A jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. Pewnie masz rację. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. 10 bryłek rudy, to wszystko. Proszę, oto ruda. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Widzę, że mądry z ciebie gość. Od tej pory będziemy cię mieć na oku. Ale to nie znaczy, że możesz tu robić, co ci się żywnie podoba, jasne? Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baal Taran z Bractwa Śniącego. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów Śniącego. Kim jest Śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. 5 lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się 3 bogów, co i tobie radzę. Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. Jak mogę dotrzeć do obozu Bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parves powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Lepiej się do tego nie mieszać. Opowiedz mi o naukach Śniącego. Śniący jest niezwykle potężny. Może nawet potężniejszy od Innosa, Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo, ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez 1000 lat, ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę. Ale Śniący jest miłosierny i wszystkim wątpiącym przysyła znak swojej potęgi. W jaki sposób wasz Bóg udowodnił swoją potęgę?
przemawiając do nas za pośrednictwem wizji. Kto raz usłyszy jego głos, już nigdy nie zbłądzi na ścieżkę zła. Zażyj rosnące na bagnach ziele, a zbliżysz się do śniącego i będziesz mógł usłyszeć jego słowa. Niektórym wybrańcom zdarzyło się go nawet zobaczyć. Rozumiem. Jak będzie wyglądać ta droga do wolności? Przygotowujemy się do wielkiego przyzwania, w którym wszyscy nowicjusze zjednoczą swoje duchowe siły. W trakcie rytuału śniący ujawni nam świętą drogę do wolności. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Zaraz. Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Myślałem, że to się skończyło. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Myślałem, że to się skończyło. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Hej, kolego. Nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? Spadaj. Oho! Nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił.
chce zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa! Spadaj! Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu! Możesz się zamknąć choć na chwilę? Jasne! Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Dobra, dobra! Hej, stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego! Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. To się już więcej nie powtórzy.
Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Pewnie masz rację. Od razu wiedziałem. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Może? Co za... Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Niektórzy nic się nie nauczą. Od razu wiedział. Pewnie masz rację. Którzy nigdy się nie nauczą. Zawsze to samo. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku.
Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonię karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa, to szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? A, nowa twarz! Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz mi w razie potrzeby. Jeśli tylko będę w pobliżu, możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Bloodwyn. Musisz uważać na... Ludzie zawsze... To nie było zbyt mądre. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witaj! Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Daj mi spodnie kopacza. Dobry wybór. Pokaż mi swoje towary. Ej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha, jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalon jest alchemikiem, posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. W
Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra, ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Nie. Albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. Świetnie. Zapomnijmy o całej sprawie. Zaraz, powoli! Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz. 50 bryłek to trochę dużo, jak na żółtodzioba, nie sądzisz? To już lepiej. A niech cię szlak! Masz tu swoje 50 bryłek. Tylko nie próbuj mnie wykiwać, mały! Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie.